Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanic Stone. Witam was w trzecim odcinku drugiego sezonu Zagrajmy w Kerbal Space Program. Po poprzednim, jakże udanym odcinku, powracamy do Kerbali, gdzie wybieramy załogę dla statku Kerbinus 2. A poleci z nami nasza pilotka, Valentina Kerman. Znajdujemy się już na płycie startowej. Włączamy system SAS, ciąg ustawiamy na maksimum. No i startujemy. No i w tym momencie możecie oglądać przyspieszony start rakiety Kerbinus 2 na orbitę wokół Kerbinu. Mamy koniec paliwa w naszym pierwszym członie, tak więc odłączamy go, no i dalej już lecimy na silniku Terrier. Celem tej misji jest osiągnięcie wysokiej orbity Kerbinu, tak więc musimy wynieść nasze APAWS powyżej 250 km. Okej, znajdujemy się już na wysokiej orbicie Kerbinu, tak więc wykonujemy wszystkie badania. No i z tej wysokości bardzo wyraźnie widać kulisty kształt planety Kerbin. Jednak to by było na tyle z podziwieniem widoków, no i w tym momencie musimy powrócić na powierzchnię planety Kerbin. Tak więc ustawiamy się w kierunku retrograde. Znajdujemy się akurat w dogodnej pozycji do tego, aby wylądować mniej więcej w pobliżu KSC. Dlatego też odpalam silniki. No i okej, 19,5 km. Myślę, że tak będzie bardzo dobrze. Tak więc w tym momencie powracam do atmosfery Kerbinu. Znajdujemy się już w atmosferze. Ustawiamy się w kierunku przeciwnym do kierunku naszego lotu. Odłączam także zbędny nam już moduł napędowy. No i na około 36 km rozpoczyna się efekt termiczny.
Nasza kapsuła bez problemu go wytrzymuje. Tak więc wypuszczam spod ochrony. Niestety teren pod nami jest dosyć górzysty, jednak miejmy nadzieję, że uda nam się bezpiecznie wylądować. Około 500 metrów nad powierzchnią karabinu czasza spod ochrony się otwiera. No i z bezpieczną prędkością około 7 metrów na sekundę. Lądujemy na powierzchni karabinu. Na szczęście nasz statek się nie wywrócił. Możemy także wykonać badania. Powracamy jeszcze do kapsuły, aby wykonać crew report. Valentina ponownie wychodzi z kapsuły. Puszcza się drabiny. Niestety nie będzie mogła ona już tam powrócić, jednak wykonuje ona raport EVA. No i to by było na tyle. Tak więc wysyłam po nią naszą ekipę ratunkową. Po odzyskaniu naszej karbonautki zdobywam 23 punkty nauki. 225 tysięcy funduszy. 117 reputacji. Valentina nie zdobywa żadnego doświadczenia. Jednak zdobywała ona odznakę zalot horyzontalny przez najmniej 3 sekundy poniżej 30 km w atmosferze karbinu. Teraz przyszedł czas na odzyskanie statku Karbinus 2. No i dostajemy z niego 68 punktów nauki oraz 239 tysięcy funduszy. Główny cel tej misji, czyli zebranie danych naukowych z przestrzeni wokół karbinu, zrealizowany. Dostaliśmy również dwa powiadomienia o odzyskaniu części. Stać nas na jedną technologię poziomu 4. No i myślę, że zdecydujemy się tutaj na podstawową naukę. Zapewni nam ono nasz pierwszy bezzałogowy moduł dowodzenia, Stapelnik MK1. Małe baterie. Termometr. Oraz także lepszą antenę. Tak więc zlecamy odkrycie tej technologii. Możemy przyjąć także jeszcze jeden kontrakt. No i myślę, że będzie to misja Vostok 2. Jej cele są praktycznie identyczne jak w przypadku misji Vostok 1, z tym, że nasz statek musi pozostać na orbicie przez ponad jeden dzień. Tak więc przyjmujemy ten kontrakt. W tym momencie przechodzimy do VAB, gdzie modyfikujemy statek Karbinus 2. Zdejmujemy średnią wielkości zbiornik paliwa, Science Junior oraz także pojemniki z ministerygu. No i to by było na tyle. Statek nazywam Karbinus 3. No i oddajemy go w ręce naszych inżynierów. Do zakończenia ulepszenia naszej płyty startowej pozostało jeszcze 13 dni. Tak więc do tego czasu wstrzymamy się z budową statku na Muna. No i przyspieszymy czas do zakończenia produkcji statku Karbinus 3. Ok, pojazd zbudowany. Czekamy jeszcze tylko na oczyszczenie płyty startowej. Ok, zrobione. W
tym momencie możemy wytoczyć nasz statek na płytę startową. Potrwa to 2,5 godziny, tak więc przyspieszamy czas. Ok, nasz statek już na płycie startowej. Musimy jeszcze tylko wybrać załogę. No i w tym locie poleci z nami Valentina Kerman. Jednak zanim przejdziemy do właściwego lotu, dwóch z was prosiło mnie, abym dodał wasze niki jako imiona do Rockerbally, dlatego też zrobimy to w tym momencie. Użyjemy do tego modu Crew Manifest, który pozwala nam to zrobić z poziomu gry. Tak więc Billa nazywam Darren Kerman. A Boba Silverek Kerman. No i w tym momencie możemy już startować. Tak więc włączamy system SAS. Ciąg ustawiamy na maksimum. No i startujemy. Tak więc w tym momencie możecie oglądać przyspieszony start rakiety Kerbinus 3. Mamy koniec paliwa w naszym pierwszym członie, tak więc odłączamy go. No i dalej lecimy już na silniku Terrier. Okej, 80 km, myślę, że tyle będzie idealnie. No i wykonywanie naszej orbity dokończymy już w Apoapsis. No i około 20 sekund przed najwyższym punktem naszej orbity odpalam silniki. No i świetnie, mamy orbitę. Tak więc musimy na niej pozostać jeszcze 6 godzin, gdyż tyle trwa doba na Kerbinie. Za pomocą modu Alarm Clock dodajemy sobie powiadomienie o wykonaniu naszego kontraktu. Tak więc Valentinę pozostawiam na orbicie, a sami powracamy do Centrum Kosmicznego, gdzie dostaliśmy powiadomienie o odzyskaniu części, wykonaniu niektórych celów misji Vostok 2, oraz także o skończeniu prac nad statkiem Kerbinus 3.
Do zakończenia pracy nad podstawową nauką pozostało nieco więcej czasu niż do końca misji Carbinus 2. Tak więc przyspieszamy czas. No i świetnie, misja Vostok 2 wykonana. Tak więc powracamy do naszego statku, w którym znajduje się Valentina Kerman. No i przygotowujemy się do wejścia w atmosferę. Znajdujemy się we w miarę odpowiednim punkcie do tego, aby wylądować w pobliżu KSC. Tak więc ustawiam się w kierunku przeciwnym do kierunku naszego lotu. No i odpalam silnik. Okej, myślę, że tak będzie dobrze. Tak więc znajdujemy się już w atmosferze. Oczywiście, tak jak zawsze, odłączam nasz moduł napędowy. Na około 36 km rozpoczyna się efekt termiczny. Nasza kapsuła bez problemu go wytrzymuje. Tak więc, będąc w furach, odpalam spadochron. Na około 500 metrach otwiera się. No i nasza kapsuła z bezpieczną prędkością około 5,5 metra na sekundę. Ładuje na oceanie. Możemy wykonać badania. No i to by było na tyle. Tak więc możemy już odzyskać nasz pojazd. Po tej misji zdobywam 42 punkty nauki, 278 tysięcy funduszy, 143 reputacji. Valentina zdobywa 1 punkt doświadczenia i awansuje na pierwszy level. Dodatkowo zdobywano 3 odznaki za wykonanie raportu EVA na niestabilnej orbicie, wodowaniem pojazdu w oceanie oraz także za orbitę wokół Carbinu. Udało nam się także wykonać misję Vostok 2. Dostaliśmy także powiadomienie o odzyskaniu części. No i w tym momencie możemy już wykupić część podstawowej nauki. Myślę, że zdecydujemy się na wszystkie części, tak więc wykupujemy je. Musimy jeszcze poczekać na oczyszczenie płyty startowej. No i świetnie zrobione. Dodatkowo bierzemy również kolejny kontrakt na zebranie danych naukowych z orbity wokół Carbinu. No i w tym momencie przechodzimy do VAB, gdzie budujemy statek Carbinus 4. Do statku Carbinus 3 dodajemy 2 termometry. Wymieniamy także antenę na nowszy model.
No i to by było na tyle. Tak więc oddaję ten projekt w ręce naszych inżynierów. Myślę także, że ta rakieta jest na tyle dobra, że możemy ją dodać do naszego subassembly. Dzięki temu będziemy mogli z niej korzystać podczas innych lotów, a nazywam ją rakieta V1. No i jest to konstrukcja zdolna wynieść niewielkie pojazdy na niską orbitę wokół karbinu. Do zakończenia produkcji statku Kerbinus 4 pozostało ponad 6 dni, tak więc przyspieszamy czas. No i świetnie, rakieta zbudowana. Musimy ją jeszcze wytoczyć na płytę startową. No i świetnie zrobione. Pozostało nam jeszcze tylko wybrać załogę. No i poleci z nami Deron Kerman. Ale sam lot zobaczycie już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.